Chciałem się zapytać o przyszłość polskich seriali. Czy to będzie szło w stronę M jak miłość, na wspólnej, na dobrej nazwę, czy może w tę stronę, tak jak telewizja HBO i Kanał Plus proponują nowe swoje produkcje typu Belfer, czy Pakt, czy coś takiego. Tak. Więc proszę pana, ja myślę, że będzie jedno i drugie i być może jeśli zmieni się system finansowania telewizji publicznej, o czym jest teraz dużo mowy, bo abonamentu ludzie nie płacą i tak dalej, ściągalność abonamentu jest niska i telewizja twierdzi, że ma za mało pieniędzy, więc jeśli te dochody telewizji będą wyższe, publicznej, to być może ona zacznie produkować rzeczy no, kosztowniejsze, droższe. Na razie po prostu są produkowane rzeczy, które są dosyć tanie. HBO i Canal Plus są firmami globalnymi. One są obecne, Canal Plus prawie w całej Europie, HBO na całym świecie. Oni ich stać na to, ponieważ jest to telewizja płatna, żeby wyprodukować coś gdzieś lokalnie, tak jak w Polsce na przykład, i potem to jest sprzedawane i emitowane w tych na przykład lokalnych HBO czy kanalach Plus w innych krajach. Seriale polskie, normalne seriale polskie produkowane przez na przykład telewizję publiczną czy przez TVN są bardzo rzadko sprzedawane za granicę. Jest pewien rodzaj bariery językowej, nawet nie, ale chodzi o coś takiego, że się jakby no, nawet tego nie ma tym, zainteresowania tym. W związku z tym serial produkowany w Polsce musi zwrócić się, zarobić na siebie tylko z tego rynku naszego miejscowego. HBO sobie może pozwolić na to, że uważają, że był wielkim sukcesem serial Belfer, którego finałowy odcinek oglądało 500 tysięcy ludzi. No jak ja bym miała w telewizji publicznej serial, który oglądało 500 tysięcy ludzi, odcinek, to bym uważała, że to jest po prostu klęska. To jest po prostu kompletna porażka, bo M jak miłość nadal jest oglądany przez 6-7 tysięcy. Barwy szczęścia przez 4 tysiące, nawet czasem więcej niektóre odcinki. Więc 500 tysięcy to jest po prostu porażka w tych kategoriach. Dla nich to jest sukces, bo oni to potem pokażą we Francji, gdzieś. Szukają oczywiście takich tematów bardziej uniwersalnych i dlatego tam takie telenowele z życia obyczajowe ich tak bardzo nie zainteresują. Natomiast film o takim temacie dość uniwersalnym, jak ta Straż Graniczna, prawda, przemytnicy i tak dalej, jak była Wataha, czy na przykład Belfer, kryminalny serial. My go oczywiście akceptujemy i lubimy, bo też pokazał bardzo dobrze taką prowincjonalną Polskę i takie układy, układziki, ale też on będzie zrozumiały za granicą. Natomiast niestety nie stać nas na to, żeby robić seriale z takim rozmachem finansowym, jak seriale, na przykład ja jestem fanką seriali, które w tej chwili oglądam w Netflixie na przykład. I więc jak obejrzałam ten film The Crown, czyli Korona o Elżbiecie, o królowej brytyjskiej obecnej, od jej młodości do kończy się to gdzieś 13 odcinków, bo ona ma już chyba najmłodszego dziecka, jeszcze nie ma zdaje się. To jest zrobione fantastycznie, no ale ja nie wyobrażam sobie, kogo by było stać na to, żeby robić zdjęcia z taką ilością statystów i tak dalej, jak tam jest sfilmowany na przykład jej ślub z księciem Filipem. Z dokładnym odwzorowaniem strojów, no film historyczny, no wiadomo, samochody, wszystko i tak dalej. No nie ma u nas takich pieniędzy, niestety. To jest bardzo ciężkie, ponieważ dla nas, dla twórców, ponieważ ja... Brząca i kwita, miłości nie syta, sznurkerem spowita. Widok mój zagarło, pan odpyta. Oj, tak, tak, tak. Ja jestem Kasia, ja mam Kasia i Kwita. Nie jeden swe skończył, już mój satelita. Ja jestem Kaśka, kusząca i Kwita. By imię mi zjadam, co dzień pobowita. Dżentelmenów świta, na mój widok stała tak jak wryta. Oj, tak, tak, tak. Dziś jak twoja wzrok łez, łaszę się jak wierny pies. Czyś ty to sam, czy bez? Nosisz mes czy bez mes, jutro w prawą dymkę. Kładąc swoją wodę jeszcze, będziesz zyczał jak pies. I nadawał SOS, jedno co kocham to. Tych kilka czarnych nut, co w muzyce tej brzmią, które w tej muzyce brzmią. Witam się z państwem piosenką w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego,
który przed laty specjalnie dla mnie przetłumaczył tekst standardu Dublin jako Kasia Blues. To był dla mnie wielki zaszczyt, że jako kompletnie młodziutka, nieznana nikomu aktorka dostałam taki dar od losu, że na początku mojej drogi zauważył mnie na festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu sam mistrz Młynarski i miałam możliwość śpiewania jego piosenek.